Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mamy pierwszy dzień nowego eventu letniego, wakacyjnego, który będzie trwał przez najbliższe 2 tygodnie. Polega on na tym, że karczmarz ma dla nas codziennie 3 zadania. Są to zadania o różnych poziomach trudności, od takich dość prostych do takich, no można powiedzieć, że dość trudnych, naprawdę nawet dla grzybiarzy. I po prostu za te zadania, wykonujemy codziennie te zadania i dostaniemy za to punkty. Punkty, które później wymieniamy na nagrody. Te nagrody są z góry ustawione. Stalone, zaraz wam pokażę, bo każdy ma te same. No i na samym końcu jest taka, można powiedzieć, nagroda główna, czyli legendarny gemik. Legendarny gemik duży, który, no wiadomo, jeżeli chodzi o jakiś tam W50, no to na pewno się przyda. Jeżeli chodzi o starsze serwery, no już bym dyskutował, ale wiadomo, no duży pomarańczowy gem, zawsze spoko sprawa, zawsze tam, jak nie dla naszej postaci, to dla pachołka, zawsze go gdzieś tam wrzucimy, także powiedzmy, że git. No i jak to generalnie wygląda? Wszystko wam pokazuję, pokażę wam, jakie możecie trafić questy, wszystkie swoje postacie przelecimy, na wszystkich porobimy te zadania i tak dalej, i tak dalej. Na wstępie zostawcie kciuka w górę, mam nadzieję, że o tym nie zapomnicie, także teraz zjeżdżacie na dół tego kciuka, klikacie, oprócz tego subskrypcję z dzwoneczkiem i możecie napisać komentarz, jak tam wam mijają wakacje, już w sumie końcówka, tu mogę trochę was zasmucić, końcówka tych wakacji, ale też widzę, że raczej ludzie aktywnie te wakacje spędzają, biorąc pod uwagę po tym, jakie filmy robią wyświetlenia. To jest taki spoko odnośnik, bo wiadomo, jak były te czasy wirusowe i tam zimowe i tak dalej, no to te filmy robiły naprawdę duże wyświetlenia. Teraz na przykład wczorajszy film zrobił tragiczne, co mnie z jednej strony smuci, ale z drugiej strony spoko, bo zamiast siedzieć przy komputerze i tam oglądać jakieś pierdoły, właśnie na przykład moje filmy, to po prostu lepiej sobie wyjść na dwór i coś ciekawszego porobić. I jeszcze co do tego eventu, to ja wspominałem, że troszeczkę słabo, że zrobili taki event letni, wakacyjny pod koniec tak naprawdę wakacji, no bo została tylko 1/4. Z jednej strony spoko, bo to urozmaicenie wakacji, bo akurat no 14 dni to będzie trwało, więc akurat do końca tych wakacji, które pozostały u nas, ale z tego co mi jedna osoba napisała, w Niemczech jakoś to inaczej działa i w Niemczech jakoś tam dłużej te wakacje są, jakieś to są inne ramy czasowe czy coś, nie wiem czy to prawda, no ale tak mi ktoś napisał w komentarzu, więc do tego się odnoszę. Dobra, no i tak jak widzicie, wchodzimy sobie po prostu w karczmę i mamy tutaj takiego karczmarza. Karczmarz, jak widzicie, jest przystrojony, no, dość wakacyjnie, powiedzmy. Tu ma taką palemkę i tak dalej, generalnie grafika jest inna. Klikamy na niego, no i mamy, że jest dostępny event letnie, fraj do zbiory. Klikamy na tą palemkę tutaj, jak widzicie, no i mamy 3 zadania. Pozostały czas 13 dni, wiadomo, że dzisiaj jest pierwszy dzień. Zaglądaj tu codziennie, aby otrzymać więcej wyzwań. I mamy tak, za 5 punktów, za 10 punktów i za 15 punktów. Pierwsze w moim przypadku, to oczywiście każdy ma losowe, każdy ma różne. Pierwsze w moim przypadku to jest zaatakuj twierdzę 1 raz, zakręć kołem 4 razy i ulepsz swoje cechy 20 razy. Więc no, takie można powiedzieć zadanka. No i co? Mamy na dole pasek postępu. Jak widzicie, tutaj mamy nagrody. No, powiem wam, że są średnie, dlatego że, no kurczę, zadania są bardzo różne, dlatego że po pierwsze tak, nie jest powiedziane, że za 15 punktów dostaniecie zadania najtrudniejsze. Zadanie moim zdaniem takie najtrudniejsze, które do tej pory widziałem, to jest, żeby znaleźć 4 itemy epickie i je zakupić w sklepie. Wiadomo, zadanie typowo pod grzybiarzy, ale no jeżeli mamy weekend epicki, nie takie trudne dla grzybiarza. Natomiast te zadania dostajemy w taki zwykły biały dzień, czyli tak jak na przykład dzisiaj, nie mamy żadnego eventu ani nic, a ludzie co niektórzy dostawali zadania, żeby właśnie kupić 4 itemy epickie w sklepie. No wiadomo, tak jak mówię, bez weekendu epickiego, no ciężko jest to zrobić, nawet dla grzybiarza. Ja osobiście raczej bym zignorował takie zadanie, jeżeli bym je dostał, ponieważ no ciężko, nie? Ja rozumiem, tam 1-2 epiki, no to jeszcze w miarę szybko się to wyroluje tutaj nawet bez epika, bez weekendu epickiego, no ale 4 to już no trochę tych grzybów pójdzie na rolowanie, więc chociaż to zależy od szczęścia oczywiście, no ale tak statystycznie raczej sporo tego pójdzie, więc raczej takie zadania nawet ja bym ominął. Natomiast to jest istotne, za 300 punktów dostajemy właśnie legendarny klejnot, czyli boski beryl, a jak zrobimy wszystkie zadania przez te 2 tygodnie, to tych punktów łącznie możemy uzbierać 420 bodajże, to by trzeba policzyć, no bo codziennie są 14 razy 5 plus tam 14 razy 10 to jest 140, 14 razy 15 i tak dalej, tam chyba 420 tych punktów wychodzi, albo 450, już mniejsza z tym. W każdym razie no jest powiedziane, że nie trzeba codziennie koniecznie wszystkich tych zadań robić, aby ten ostatni najbardziej pożądany, tą ostatnią najbardziej pożądaną nagrodę uzyskać. Mamy te 100, powiedzmy 20 albo 150 punktów zapasu.
więc to też jest istotne, żebyście tam się nie byli zrezygnowani, jak dostaniecie jako free to play właśnie na przykład kupić jeden item epicki w sklepie, albo tam dwa, albo cztery, bo takie są misje z tego co widziałem, z tymi itemami epickimi, no bo to, że tego nie zrobicie, nie znaczy, że tego gemiku nie otrzymacie. Jeżeli chodzi o nagrody, no to jak widzicie, mamy tutaj za 100 punktów, za 150 i za 225. No i co? No... Sami widzicie, jakie to są nagrody. Ja osobiście no jestem troszeczkę rozczarowany, no bo tak jak mówię, legendarny klejnot na W50 będzie bardzo spoko, natomiast na innych serwerach starszych no będzie, no powiedzmy, dla free to play będzie ok, dla eko będzie ok, ale dla grzybiarzy raczej to nie jest nic takiego wow, jeżeli chodzi o ten duży legendarny klejnot. No i tutaj druga, więc no pod free to play eko to myślę, że jak najbardziej spoko evencik, to akurat na plus, no ale tutaj te nagrody, które są po drodze, no złoto, to troszkę więcej złota, no i 100 klepsydr. Rozumiem, jakby tego złota dali tyle, żeby na przykład, skoro to jest event, który będzie się pojawiał raz w roku, bo w wakacje, rozumiem, jakby tego złota na przykład dali, nie wiem, miliard, nie? Żeby sobie, powiedzmy, 100 statystyk doładować na tam, oczywiście, jeżeli statystyka kosztuje 10 milionów, no to miliard złota, a tutaj na przykład 3 miliardy, nie? No to by było może trochę przesadzone, ale przynajmniej, no, chciałoby się te misje wykonywać i tak dalej. Po prostu chodzi mi o to, żeby tego złota było więcej. Zgaduję, że tego złota no będzie bardzo mało, więc no słabo, nie? Słabo, no i tutaj tak samo, 225 punktów za 100 klepsydr. No 100 klepsydr, sami wiecie co to jest praktycznie około 2 dni skipowania misji za same klepsydry, także no nie za dużo. Natomiast no jakby dali chociaż 500, nie? To już by było coś, to już by było fajniej, fajniej to by wyglądało, powiedzmy, no a tutaj jedynie stówka. Także no jeżeli chodzi o te nagrody, no to możemy dyskutować, nie, no, nie są one jakieś tam bardzo, bardzo super, no ale co zrobić? No takie dostaliśmy, zawsze to tam jakoś można powiedzieć dodatkowa opcja w grze, dodatkowe 2 tygodnie, no będzie więcej do roboty, nie? Po prostu o to chodzi. No i okej, zacznijmy od misji, mamy kilka misji i oczywiście się powtarza, na przykład mamy zaatakuj twierdzę, tutaj ja mam jeden raz, niektórzy mają 4 razy i tak dalej, więc te misje się powtarzają, wiadomo, że są one nawiązaniem do takich codziennych czynności. No jeżeli chodzi o misję zaatakuj twierdzę jeden raz, to nie musimy nawet tego wygrać, możemy tutaj, jak widzicie, z tym kolegą przegram, robimy sobie cyk, tu od razu będę trenował, no ale jak możecie zauważyć, zaliczyło mi i zaatakuj, bo po prostu nie ma zaatakuj twierdzę i wygraj, czy tam i zrabuj kogoś z tych surowców, tylko po prostu zaatakuj twierdzę, więc udało się zaliczyć. Zakręć kołem 4 razy. Możemy to od razu również zrobić, żeby to już było z głowy. No i jak widzicie, również mi to zaliczyło. I tutaj te punkciki dochodzą. No i mamy ulepsz swoje cechy 20 razy. No i tego niestety raczej nie zrobię, dlatego że nie będę miał na tyle golda. Teraz tutaj lecę w siłę, no na razie ulepszyłem 5 razy. Jakby nam poleciało troszkę golda z koła, ale tu widzę, że no za dużo, no nie poleciało mi prawie wcale niestety, więc tutaj jeszcze może raz tą siłkę ulepszę, także no to będę musiał zrobić dopiero po awce, no bo tutaj raczej golda, no z czego możemy jeszcze golda dostać? Możemy na przykład z przygodomatu, tutaj mamy tylko 2 miliony, no to to są prawie 3 statystyki, pokazuje nam tu w ogóle ile razy ulepszyliśmy, a pokazuje 8 na 20, no to nie, 120 milionów tak na poczekanie nie ogarnę, ile mi daje gry w ogóle. No nie, nie, nie ma sensu w ogóle nawet go przedłużać. Więc tak jak mówię, no tutaj byśmy sobie te 3, to są dość proste misje, no i raczej szybko je zrobimy. Dobra, lecimy teraz na kolejne konto. Tak jak mówię, popokazuję wam, jakie rodzaje misji mogą się trafić. Na żadnym mi się nie trafiła, co ciekawe, misja, żeby kupić właśnie epika w sklepie ileś tam razy, także to ciekawe. No ale dobra, tutaj mamy W50, mamy naszego Magusia. No i tak, zaatakuj twierdzę jeden raz, czyli misja się powtórzyła, to już zrobiłem. Wygeneruj nowe towary w sklepach 10 razy i to możemy zrobić, nawet tutaj mogę porolować gabinet magii tylko po to, żeby właśnie ewentualnie sobie jakieś podki pokupować. Klepsydr bez eventu, no to oczywiście nie ma co, tu kolejna podka, także no to można powiedzieć, że na plus. Oczywiście dla gracza free to play no będzie to problematyczne, no ale tutaj jeżeli chodzi o grzybiarzy, to raczej nie jest to jakieś tam bardzo, bardzo ciężkie. W sumie to nie wiem, ile razy już zrolowałem. 9 razy, ok, czyli jeszcze raz. O, i zobaczcie, co ciekawe, mi epic poleciał. I to jest jak najbardziej git, nie? Bo ja sobie teraz zrobię tak, że po prostu wrzucę na przykład te klapki tutaj do kibelka. Buciki mi dają minus 3, to je weźmiemy. No i od razu ten epic kupimy, to zawsze będzie tam do kibla, powiedzmy, na przyszłość. Także no, jak widzicie, tutaj również ta misja została zrobiona. No i zakręć kołem 8 razy, czy ja dzisiaj wbiję lewe
Revel nie wbije raczej Revela, nie planuję nic klikać, może za parę dni nagram jakiś odcinek z tego maga, więc możemy tym kółkiem, aha, już tu nie mam miejsca, więc okej, lecimy dalej, znowu mi wyleciał niestety ten, tu możemy w sumie zakręcić, no powiedzmy 10 razy, żeby zrobić tylko tą misję, później sobie już dokręcę na spokojnie, no i jak widzicie, dzisiaj 3 misje zostały zrobione, także no jeżeli chodzi o grzybiarzy, no to te misje nie są jakieś tam bardzo, bardzo ciężkie. No i 30 punktów dostaliśmy. Także, no jak widzicie, poczekajcie, ja tutaj jedną rzecz sobie sprawdzę, żeby nie palnąć głupoty, to sobie to... Codziennie możemy, jak widzicie, zdobyć 30 tych punktów. Nie, źle to zrobiłem. Wy nie widzicie, co ja teraz robię. Tylko żeby nie wyjść na dzbanuszka, to sobie zrobimy cyk. 420, dokładnie. Policzyłem na szybko, żeby nie było. 420 punktów możemy zdobyć łącznie. Gdzie na tą nagrodę główną, tak jak mówiłem, potrzebujemy 300, więc się nie myliłem. No i tak to po prostu wygląda. Także jeżeli dostaniecie jakąś misję, której nie zrobicie, bo nie macie takiej możliwości, to nie ma co totalnie się tym przejmować i być zrezygnowanym. Dobra, lecimy dalej, bo w sumie tu przedłużam taką pierdółkę. No i dobra, mamy naszego berserka, pracuj na warcie przez 8 godzin, to już mi się jakby samo zrobiło, bo przez noc miałem wartę. Zakręć kołem 4 razy, możemy jak najbardziej bez większych problemów zrobić. Cyk, 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 no i teraz ostatnia, rozmontuj przedmiot 1 razy. Czyli możemy, w sumie to mi pewnie jakieś z kółka wyleci jakiś itemek, czy jak na złość akurat dzisiaj mi nie wyleci. No to możemy na przykład to dodać do kibelka, możemy sobie zmienić wygląd od razu na taki, który daje najwięcej surek. Kto nie wie, o co chodzi, to zapraszam do wczorajszego filmu, wczoraj tłumaczyłem dokładnie co i jak. No i dzięki temu zrobiliśmy tutaj również wszystkie misyjki dnia. Więc no jak widzicie, nie jest to wcale takie trudne. Oczywiście wiadomo, jeżeli macie tutaj, żeby zakręcić kółkiem i tam nie grzybicie, no to polecam sobie na farmić szczęśliwe monety, przynajmniej na tyle razy, ile wymaga od was ta misja. Wydaje mi się, że to warte, no bo tak jak mówię, no ten duży pomarańczowy gemik jak najbardziej, no jest myślę, że warty, zwłaszcza dla właśnie graczy free to play i tak dalej. Dobra, tutaj mamy zaatakuj twierdzę, 2 razy już zrobiłem. Ukończ następującą liczbę zadań 3, no to muszę to zrobić dopiero po warcie, także tego wam nie zrobię na odcinku. No i mamy rozmontuj przedmioty 4 razy, okej, no to tutaj znowu robimy cyk, robimy sobie tutaj zmianę wyglądu, rozmontujemy. No i jak widzicie, tam miałem rozmontuj raz, a tutaj mam 4 razy, więc no sami widzicie, że to możemy do kociołka, sami widzicie, że te misje są dość różnorodne. Dobra, jak mi wyleci jeszcze jeden itemek, o dokładnie, wyleciał, ile on kosztuje? 2100, więc możemy to zrobić. No i na paladynie również wszystkie misje, znaczy no jeszcze te z zadaniami, ale to zrobię później. Także tutaj zrobiliśmy, co mamy na przykład na łowcy demonów, to też jest ciekawostka. Ulepsz swoje cechy 5 razy, akurat to możemy zrobić bez większych problemów, dokładnie. Także jak widzicie, misje się bardzo często powtarzają, tylko po prostu to, ile razy musimy daną rzecz zrobić, się różni, nie? Walcz na arenie 6 razy, to również możemy od razu kliknąć, żeby już było z głowy. Raz, dwa, trzy. Tutaj tak samo 4, 5, 6. Zobaczcie, wygraliśmy tylko 5, ale tu jest walcz, a nie wygraj, więc no jak widzicie, tak samo jak z tą twierdzą również nam zaliczyło. No i mamy rozmontuj przedmioty 4 razy. Okej, tutaj możemy sobie tak samo do toalety, możemy zmienić ten wygląd, zobaczymy. No i zakręcimy kółeczkiem, czy nam powiedzmy w miarę to jakoś wyjdzie. I zrobimy to, czy niestety nie. Pytanie, jak zalicza broń, poczekajcie, my póki co mamy jedną rzecz rozmontowaną, dokładnie, jak sobie tutaj damy broń, to nam zaliczy, zaliczy nam 3 na 4, nie, 2 na 4, ok, no to musimy uważać, bo jeżeli rozmontujemy dwie bronie dla zwiadowcy albo maga, to nam to zaliczy jako 2 i potem piąta rzecz, tak jakby, w sensie piąty slot u kowala, no to będzie nam liczyło jako tutaj trzeci, nie? Tutaj w tej misji, więc to też jest ważne, żeby się nie naciąć, żeby sobie nie zmarnować właśnie misji. No ja mam tutaj jeszcze jeden slocik, więc jak najbardziej coś rozmontuję, tylko to już po prostu po misjach, no bo niestety z kółka więcej itemów mi nie wyleciało. Lecimy dalej, ostatnia postać, jak widzicie, nasz druid, no i zobaczmy, jak to tu z nim wygląda. Zakręć kołem 2 razy, bez większych problemów, cyk, cyk. Dalej mamy, co tutaj, walcz na arenie 6 razy, no to się powtórzyło tam z łowcy bodajże, o ile się nie mylę, także tutaj też szybko tą arenę przeklikamy przynajmniej te 6 razy, żeby było z głowy. No i lecimy dalej, mamy zaatakuj twierdzę 4 razy, no i dokładnie, tutaj sytuacja jest bardzo podobna, dlatego że nie musimy wygrywać, więc ja mogę nawet zaatakować tego od niechcenia. Tutaj sobie raz wygraliśmy, teraz chyba czwarty raz, o ile się nie mylę, no i cyk, cyk, no i jak widzicie, misyjki mamy zrobione. Także tak wygląda nowy evencik, nie jest to raczej nic trudnego, jeżeli macie jedną postać, to jak
najbardziej można to ogarnąć. Jedynie problematyczne może być rolowanie sklepu dla graczy oczywiście free to play. Bo jeżeli na przykład eko mają rolowanie sklepu, to zawsze mogą, tak jak ja zrobiłem, gabinet magii porolować, żeby sobie ewentualnie podki uzupełnić. No i takie najbardziej problematyczne to jest właśnie kupić epicki itemek w sklepie. Mi się to na żadnym koncie nie trafiło, ale pewnie jutro się już trafi, więc no jeżeli tam będzie raz albo dwa, no to jeszcze pół biedy, ale jeżeli cztery, to raczej tą misję odpuszczę, no bo i tak tego, ten legendarny klejnot na pewno sobie zdobędziemy. Tego złota nie wiem ile jest, ale tak jak mówię, no skoro klepszydr mamy 100 zaledwie, no to tego złota również będzie jakoś bardzo dużo, także no niestety jeżeli chodzi o nagrody, nie są one jakieś super moim skromnym zdaniem, no ale to już każdy tam sobie wedle własnego uznania oceni. Dobra, to by było na tyle, taki szybki odcinek, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak to zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem i wbijajcie na Discorda dla widzów oraz na Twitcha, w przypiętym komentarzu macie linki oraz w opisie oczywiście filmu, także tyle, ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!